Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki to tytuł konferencji, która odbyła się 9 maja w Centrum Rekreacji Oborniki. Konferencja była swoistym podsumowaniem dużego projektu, jaki zrealizowało przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Obornikach w latach 2016-2023. W ramach pozyskanych środków wykonano na terenie gminy Oborniki kilka ważnych inwestycji. Całość projektu, w ramach którego zmodernizowano przepompownię ścieków, oczyszczalnię ścieków, sieć kanalizacyjną oraz wybudowano instalację fotowoltaiczną, pochłonęła ponad 31 milionów złotych i trwała blisko 7 lat. Dziś inwestycje te służą mieszkańcom gminy Oborniki, a przed spółką kolejne duże zadania związane z modernizacją oczyszczalni, a także sieci wodnej i kanalizacyjnej. Przebudowie podlegała m.in. stacja uzdatniania wody w miejscowości Nieczajna, budowa kanalizacji w centrum miasta Oborniki, we wsi Uścikowo, jak również modernizacja wybranych obiektów oczyszczalni ścieków w Obornikach. Blisko setka dzieci z obornickich szkół wzięła udział w uroczystej inauguracji questu Oborniki Szlakiem Zaczarowanych Miejsc. Uczniów klas drugich zebranych przy Centrum Rekreacji Oborniki przywitał burmistrz Obornik Tomasz Szrama, prezes spółki PWiK Krzysztof Nowacki oraz pracownicy Biura Promocji i Sportu. Po otrzymaniu ulotek i instrukcji grupy ruszyły w trasę gry terenowej wiodącej szlakiem postaci z lokalnych podań i legend, rozwiązując po drodze przygotowane zagadki. Na finiszu trasy czekał na nich ukryty skarb. Gratulacje, miano odkrywcy oraz pyszna pizza. Żeby miło spędzić czas, wystarczy w kasie biletowej przy wejściu na basen pobrać bezpłatną ulotkę i ruszyć z nią na spacer w miasto, odnajdując po drodze postaci z legend. Na uczestników czekają po drodze zagadki do rozwiązania, których rozszyfrowanie pozwoli na odgadnięcie hasła i odnalezienie skarbu. Razem ze skarbem ukryta jest również pamiątkowa księga, w której każdy z uczestników może pozostawić swój ślad. Od 1 kwietnia Centrum Rekreacji Oborniki zaprasza do skorzystania z oferty małej gastronomii. Oprócz jedzenia klienci mogą liczyć także na gratisową wodę gazowaną lub niegazowaną nalewaną prosto z hydrantu. Do tego duży letni ogródek z miskami na wodę dla czworonogów. W ofercie centrum ma także organizację urodzinek oraz innych przyjęć okolicznościowych. Szczegóły na profilu społecznościowym Centrum Rekreacji Oborniki. Od kwietnia w Centrum Rekreacji Oborniki dość duże zmiany. Uruchomiliśmy punkt małej gastronomii. Zapraszamy też serdecznie do naszego letniego ogródka, przed którym już niebawem, dzięki zaangażowaniu burmistrza Obornik Tomasza Szramy, stanie fajny plac zabaw dla małych i dla dużych. Po fajnej przygodzie wodnej serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty od poniedziałku do niedzieli. Nowe ścieżki, zmieniona zieleń, ale przede wszystkim wspaniały plac zabaw. Tak zmienił się park przy ulicy Piłsudskiego. W centralnym jego punkcie powstał plac zabaw dla dzieci, na którym na bezpiecznej, piaszczystej nawierzchni zamontowano kilkanaście urządzeń do zabawy. Projekt uzupełniła ciekawa architektura. Wykonawcą wszystkich prac była firma Polgram ze Skoków. Koszt całej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Inwestycję uroczyście otworzył burmistrz Obornik Tomasz Szrama w czwartek 27 kwietnia. Burmistrzowi w odbiorze towarzyszyli radni Rady Miejskiej Aleksandra Kulupa, Ariel Mańczak, Dariusz Szrama, Małgorzata Witek wraz z przewodniczącym Pawłem Drewiczem i przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach. Dodatkowo podczas odbioru obecni byli wykonawca, inspektor nadzoru i pracownicy Wydziału Inwestycji. Po wielu miesiącach remontu, ciężkiej pracy wykonawców oraz pracowników nadleśnictwa, Multimedialne Centrum Edukacyjne Nadleśnictwa Oborniki zostało otwarte. Można tu doświadczyć pracy leśnika i drwala z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Dowiedzieć się, co produkuje najwięcej tlenu na świecie oraz dlaczego drzewa nie sięgają do nieba. Odwiedzając centrum edukacyjne, poznacie cechy drzew i właściwości drewna. Dowiecie się wiele o leśnictwie, klimacie, florze i faunie naszych lasów. A to wszystko za pomocą specjalnych ekspozytorów, interaktywnych aplikacji, quizów i szeregu filmów edukacyjnych. Ponadto ze sklepu Google Play można pobrać bezpłatną aplikację Oborniki Przewodnik, która nie tylko pozwoli w pełni wykorzystać możliwości wystawy, ale także przybliży perełki naszego regionu. Ze względu na to nowatorskie podejście, na prezentację tych zagadnień zupełnie w sposób ultra nowoczesny, zachęcamy do pobytu w naszej izbie, nie zapominając o tym, że najwięcej możemy zobaczyć w prawdziwym lesie, ale ze względu na możliwości techniczne, a jednocześnie często uwarunkowania na przykład związane z pogodą, niektórych aspektów nie możemy pokazywać codziennie w lesie na żywo. No, Centrum Multimedialne daje nam takie możliwości. Dlatego jeszcze raz serdecznie zachęcam do odwiedzenia naszej ekspozycji.